Serdecznie dziękuję za przybycie, szanowni państwo. Podobnie jak od 10 lat, co roku o tej samej porze zapraszam państwa, żeby poinformować grudziądzan, grudziąckich seniorów o cyklicznym już wydarzeniu, które blisko od 10 lat, z tego co policzyliśmy, prawda? Tak. Od 10 lat w Grudziądzu ma miejsce. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Międzynarodowy Dzień Seniora. I z tej też okazji postanowiliśmy już bardzo, bardzo dawno temu nadać wyjątkowego charakteru temu dniu. Zaprosiliśmy grudziąckich seniorów, żeby w sposób ciekawy, miły spędzić wspólnie ze sobą czas, zaktywizować, zaprosić do wspólnej aktywności, żeby grudziący seniorzy wyszli z domu, zobaczyli, że jest przygotowywana dla nich oferta kulturalna, animacyjna. No i tak to się potoczyło, że po raz już kolejny, czyli ten 10, mamy państwa przyjemność grudziąckich seniorów zaprosić na wydarzenie do Grudziąckiego Teatru, o którym już wiem, że na ulicach Grudziądza jest bardzo, bardzo głośno. Wiem, że poszczególne kluby seniorzy dyskutują o tym wydarzeniu, no i oczywiście będą chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć, na które wszystkich serdecznie gorąco zapraszam. Otóż 30 września o godzinie 14 i o godzinie 18 w Grudziąckim Teatrze będziemy właśnie obchodzili ten Międzynarodowy Dzień Seniora. W związku z tym przygotowaliśmy dla państwa szereg atrakcji. No ale oczywiście, jak państwo widzicie, jest ze mną grupa osób, bez których ten Dzień Seniora nie mógłby się odbyć. To jest ta grupa inicjatywna, grupa wsparcia, grupa organizacyjna, z którą to jako współorganizator przygotowuje to wydarzenie. Mamy klub Wesołą Wiarę, klub Seniora Wesoła Wiara, mamy grudziącką przedstawiciela Grudziąckiej Rady Seniorów, mamy przedstawiciela chóru Kaganek i te osoby, te właśnie struktury, te podmioty grudziąckie również wezmą udział w występie na grudziąckiej scenie. Ale o szczegółach bardzo państwo poproszę, powiedzą właśnie sami zainteresowani. Bardzo proszę. Już od 2015 roku, ja spojrzałam dokumenty, w sprawozdania, pan poseł, dzięki panu posłowi rzeczywiście ten Dzień Seniora się odbywa. Na samym początku pamiętam, to były ogniska, smażenie kiełbasek, było wielkie zainteresowanie. No i przez te kolejne lata przechodziliśmy do momentu, kiedy teraz jesteśmy w teatrze i już takich tych kiełbasek nie smażymy, akurat na Dniu Seniora smażymy gdzieś indziej. Jeśli chodzi o Grudziąską Radę Seniorów, to Grudziąska Rada Seniorów w bieżącym roku przeprowadziła badania wśród osób starszych, które miały na celu wskazać nam faktyczne potrzeby, oczekiwania seniorów. I rzeczywiście okazało się, że są takie, jakie były, ale też są inne jeszcze. Na przykład powinniśmy jak gdyby zmodyfikować kartę seniora. Ta karta seniora, ona jak została właśnie w 2016 roku utworzona, wtedy działała sprężnie, natomiast teraz seniorzy oczekują, żeby ta karta seniora była jak gdyby uzupełniona. Jeśli chodzi o same działania Grudziąckiej Rady Seniorów na rzecz seniorów i między innymi właśnie tutaj z panem posłem w teatrze, to oczywiście napisaliśmy taką ulotkę informacyjną, żeby wszyscy seniorzy, bo oczekują też seniorzy od nas wydarzeń, działań, które my robimy. Jak zwykle mamy krzyżówkę przygotowaną dla seniorów. No to tak w skrócie powiedziałabym to, co będzie na scenie, ale może jeszcze dodam, jeśli chodzi o te badania, które przeprowadziliśmy. Seniorzy chętnie by przyjęli osoby, usługi pomocnicze w domu. Pomocnicze, odpowiednio nagłośnione i za odpowiednio realną cenę. To jest taka potrzeba seniorów, te właśnie usługi porządkowe. Usługi, które polegają na tym, na ugotowaniu posiłku. To też nasi seniorzy potrzebują. Usługi dotyczące zakupu lekarstw, czyli wykupienie recept w aptekach. To są takie powierzchnie, które tam tutaj powiedziałam, ale oczekiwania faktycznie się zmieniły, bo jeśli chodzi o działania poszczególnych podmiotów w Grudziądzu na rzecz seniorów, to jest dużo. To jest dużo i osoby wychodzące korzystają z tego.
Ale są osoby, które nie wychodzą z domu i chętnie by skorzystały z tych, o których ja tu powiedziałam teraz. Dzień dobry Państwu. Reprezentuję klub Seniora Wesoła Wiara. W tej chwili jestem opiekunem właściwie grupy takiej muzycznej. Bardzo cieszymy się, że z Państwem spędzimy czasu tyle znowu kolejny raz. Także zaraz przeczytam program, ale jeszcze wrócę troszeczkę do Wesołej Wiary. Zapewniam Państwa, że śpiewając po raz czwarty już w teatrze, będziemy się starali wziąć taki repertuar, wybrać taki repertuar, żebyście Państwo byli jak zawsze zadowoleni. Także naprawdę serdecznie zapraszam na to spotkanie w ogóle ogólne. A w tej chwili przeczytam program całego spotkania tego właśnie grudziąckiego. A jeszcze przepraszam bardzo, ja zapomniałam tutaj, kto jest ojcem właściwie tego uroczystego Dnia Seniora, bo w zasadzie gdyby nie pan poseł Tomasz Szymański, to nie wiadomo, no prawdopodobnie coś by się może tam działo gdzieś tam, jakieś tam kącikach może gdzieś tam małych, ale pan poseł to tak rozdmuchał i ja pamiętam to rok 2014, myśmy mieli właśnie spotkanie w Bursie, tam przy ulicy Halera. To było może takie niezupełnie jeszcze oficjalne spotkanie, ale niestety tam byli już panie pośle, wszyscy seniorzy, dużo seniorów byli zaproszeni. Pamiętam, że nawet dostałam też kwiatka od pana, także już właściwie to 10, to może i 11 raz. Owszem, tam była ta covidowa przerwa, ale dziękujemy panu, bo pan jest w zasadzie ojcem do takich uroczystości, jakie są związane właśnie z tym Dniem Seniora. Także dziękujemy panu bardzo. A teraz przeczytam właśnie ten grudziącki Dzień Seniora, który w tym roku zaprezentujemy Państwu, więc występy zespołów muzycznych od Klub Seniora Wesoła Wiara, za co bardzo dziękujemy, że możemy wystąpić ponownie. Zespół Kaganek, duet Teresa Chodyna i Edmund Otręba. Będzie zabawa z nagrodami, słodki poczęstunek. No i oczywiście musi być jakaś wielka niespodzianka, proszę Państwa, także bardzo zachęcam, żebyście przyszli. Krystyna Giżowska, także bardzo serdecznie zapraszam. Na 30 września, sobota, będą dwa seanse, tu jeszcze chyba pan poseł dopowie o godzinie 14 i 18. Także dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, będziemy się wspólnie bawić i będzie się działo. Panie Henryku, bardzo proszę, zespół Kaganek. Bardzo mi miło, cieszę się, że my także na tym plakacie się mieścimy, to koleżanka ukazała, jako zespół Kaganek w 20-leciu naszego muzykowania, śpiewania. No, będziemy mieli także przyjemność, dzięki panu posłowi, wystąpić w teatrze. Zaprezentujemy tam kilka piosenek, zaczynając może nietypowo, ale lokalnie, patriotycznie, od hejnału naszego miasta i naszej piosenki autorskiej pod tytułem Tu wodna brama. Potem będą melodie operetkowe, dwie Kalmana i Lechara, będzie także piosenka kabaretowa, no i na koniec biesiadna Tokaj. Jeśli chodzi o działalność Kaganka, to my organizujemy występy dla mieszkańców miasta cykliczne, kilka w ciągu roku, no, tym razem będzie to także teatr. I do tego jeszcze prowadzimy działalność taką wydawniczą, bo wydaliśmy śpiewnik piosenki o Grudziącu, gdzie znajduje się 21 piosenek autorów tutaj naszego miasta. One zostały zebrane, no i stworzyliśmy ten śpiewnik. Oprócz tego jest jeszcze drugi śpiewnik, łączy nas pieśń, ale najistotniejsze jest to, że się spotykamy w Kaganku wśród grupy pracowników oświaty i od 20 lat sobie muzykujemy i jestem bardzo z tego powodu radośny. Jeszcze raz podkreślam, cieszymy się z zaproszenia do teatru. Jest jak co roku, że koncert z okazji Dnia Seniora jest bezpłatny, darmowy dla wszystkich naszych grudziąckich seniorów. Oczywiście warunkiem wejścia na salę będzie odebranie tego oto zaproszenia, które będzie wydawane 26 września, to jest najbliższy wtorek, o godzinie 10 w holu teatru. To jest darmowa wejściówka. Dla każdej osoby będzie przygotowana jedna wejściówka. Jedna osoba będzie mogła odebrać dwa bilety. Oczywiście doskonale pamiętacie Państwo, że skala zainteresowania tym koncertem, tym naszym tutaj spektaklem, widowiskiem, bo to można nazwać szerzej, będzie bardzo duża.
Ja już się obawiam, jakie tam będą kolejki przed teatrem, dlatego też proszę mieć na uwadze to, że być może tak, no, zorganizowaliśmy dwa koncerty, żeby nie było takiej sytuacji, że dla kogoś może miejsca zabraknąć. Już dzisiaj wiem, że teatr będzie na 14 i na 18 wypełniony po brzegi, dlatego też są dwa spektakle, dwa terminy tego wydarzenia.